powinniśmy się bać w tym sensie, że powinniśmy mieć świadomość tego, co grozi, jeśli nie powstrzymamy zmian klimatu i działać w tym kierunku, żeby to naprawiać, cośmy zepsuli. Natomiast oczywiście, jeśli to ma być strach paraliżujący nasze działania, no to ten strach jest przeciwskuteczny i nam w niczym nie pomoże. No oczywiście naukaoklimacie.pl. Ale tak naprawdę trzeba patrzeć, skąd się te źródła w mediach wzięły. I to jest problem. Ja kiedyś miałem taki seminarium, robiliśmy ze studentami, gdzie śledziliśmy drogę różnych doniesień naukowych, które pojawiały się w naszych mediach. I na ogół ta droga wygląda w ten sposób, że pojawia się jakiś nowy artykuł naukowy, po czym jest robione tak zwane press release, gdzie już się podkoloryzowuje trochę, że tak powiem, te osiągnięcia czy wyniki z tego artykułu, żeby było catchy. I potem zaczynają to powtarzać różnego rodzaju media. I na ogół do polskich mediów te doniesienia trafiają nie z oryginalnego artykułu i pierwszego press release, tylko to jest dziesiąta woda po kisielu. Bardzo duża część tych informacji to jest po prostu przepisana z angielskich brukowców, przetłumaczona na polski. I to się daje wyśledzić w prasie. No i teraz każdy dziennikarz po drodze, czy każdy ktoś, kto przetwarzał tą informację po drodze, dodaje jakiś kwiatek, bo i tak tego wszystkiego nie rozumie, dodaje własną interpretację, żeby wyjaśnić innym to, czego nie rozumie, no i na koniec wychodzą bardzo różne dziwne rzeczy. Także troszkę sceptycyzmu i jeżeli już mamy ten internet pod ręką, to bardzo często można zajrzeć do oryginalnego doniesienia naukowego. Oczywiście nikt go nie zrozumie, natomiast przeczytanie wstępu czy skrótu jest tutaj bardzo pomocne. Albo choćby tytułu.